Cześć! Dzisiaj będę chciał pokazać Ci jedną z metod do zapamiętywania słówek w języku chińskim, które ja sam używam i nazwałem tę metodę metodą boginową. I za chwilę dokładnie wyjaśnię Ci, na czym ona dokładnie polega. Ta metoda skupia się głównie na zapamiętywaniu wymowy danego słowa, po to, aby móc sobie właśnie przywołać ją w momencie, kiedy z kimś rozmawiamy i dane słówko wyleciało nam z pamięci, albo kiedy uczysz się na samym początku słówek, czy one gdzieś tam jednak uciekają z głowy i nie do końca jesteś w stanie je zapamiętać, to ta metoda na pewno Ci pomoże. I pamiętaj proszę, że to jest metoda, która ma służyć nauce wymowy, nie nauce czytania ze znaków. To jest zupełnie inna droga zapamiętywania słówek w postaci tego, jak są znaki zapisane. Jednak kiedy Ty jesteś na samym początku swojej przygody z językiem chińskim, to uwaga, skup się głównie na wymowie, na znaki przyjdzie jeszcze czas. Tak więc na czym dokładnie polega ta metoda i co ona ma wspólnego właśnie z tym boginem? Dlaczego ta metoda nazywa się metodą boginową? Uwaga, słowa w języku chińskim, jak dobrze wiesz, są to sylaby i te poszczególne sylaby warto jest połączyć sobie z odpowiednimi emocjami, z odpowiednimi obrazami w naszej głowie, ponieważ to emocje tak naprawdę rządzą naszym życiem i to one sprawiają, że niektóre momenty z naszego życia zapamiętujemy lepiej. Na pewno pamiętasz sytuację, kiedy czegoś się panicznie bałeś, albo na przykład kiedy byłeś zadowolony, zadowolona, radosny, szczęśliwy, smutny, przygnębiony, zostają w naszej głowie na bardzo, bardzo długo, dlatego to właśnie emocje są kluczem do zapamiętywania różnego rodzaju słów, a wszelkie emocje odbieramy właśnie za pomocą zmysłów. I tutaj musimy właśnie połączyć sobie emocje i nasze zmysły, abyśmy mogli zobrazować sobie właśnie jakiś obraz w głowie, moglibyśmy połączyć dane słowo z dźwiękiem, będziemy w stanie, nie wiem, zapamiętać, jak dane słowo pachnie wręcz, albo nawet właśnie jaką ma strukturę, jaki ma kształt, czyli tutaj nasz zmysł dotyku. I w jaki sposób dokładnie to zrobić, to myślę, że obrazuje to najlepiej scena z Harry'ego Pottera, prawdopodobnie z trzeciej części, kiedy mają oni na lekcji za zadanie pokonanie potwora, jakim jest bogin. I ten bogin przybiera odpowiednie kształty tego, czego w danej chwili człowiek się boi, a jedynym właśnie sposobem na pokonanie go jest przemienienie go w coś śmiesznego. I ważnym elementem jest właśnie to, aby przemienić go w jakąś karykaturę zupełnie innej postaci, zupełnie innej osoby. I my tutaj też na tym właśnie będziemy się skupiać, bo uwaga, to jest najważniejsza rzecz, obrazy w naszej głowie muszą być dziwne, muszą być śmieszne, muszą być straszne i właśnie przerysowane. Tak jak właśnie te wszelkie zobrazowania w głowie tego, jak pokonać właśnie tego bogina, w co innego można go przemienić. Ciekawe, prawda? I ja właśnie chciałbym pokazać Ci kilka przykładów tego, jak możesz w swojej głowie stworzyć obraz właśnie pewnego rodzaju karykatury, aby połączyć to właśnie z danym słowem, z brzmieniem tego słowa. Przygotuj różdżkę. Raz, dwa, trzy. Weźmy sobie jako pierwszy przykład bardzo proste słowo w języku chińskim, czyli słowo wo, wo, czyli ja. Jak to zapamiętać? Zobacz, wo, jeżeli to słowo sprawia Ci problem, możesz sobie właśnie w swojej głowie stworzyć obraz samego siebie, czyli ja, który staje rano przed lustrem, widzi siebie w lustrze i mówi wo, ale to jest przystojny facet w tym lustrze, albo wo, ale tutaj jest piękna kobieta w tym właśnie odbiciu, wo, wo. Wtedy już od razu Ci się zapamięta w głowie, kiedy widzisz samego siebie właśnie w lustrze rano i właśnie możesz powiedzieć wo, ale przystojniak, albo wo, ale super dziewczyna. Słowo ni, ni, czyli właśnie ty, możesz sobie zapamiętać jako właśnie ty nie jesteś tak przystojny jak ja. Ni, ni po części jest tak jakby początkiem słowa nie, prawda? Ni jako nie. No i właśnie możemy sobie stworzyć w głowie obraz, kiedy pokazujemy na ciebie, ty nie, nie, nie jesteś tak przystojny jak ja, albo ty nie jesteś tak ładna jak ja. Ty nie, nie, nie. I właśnie to słówko ni połączy nam się właśnie od razu ze słowem nie. Albo on i ona, które w języku chińskim brzmi podobnie, jako słowo ta, ta,
to spróbuj sobie właśnie stworzyć obraz mężczyzny i kobiety, którzy oboje mają problemy z tchawicą. Z tchawicą mają oboje problemy, dlatego że polskie słowo tchawica dokładnie rozpoczyna się właśnie od tego dźwięku tha, 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 czyli właśnie on i ona. I oni oboje mają ten sam problem, no bo ich wymowa jest dokładnie taka sama. Tha i ta, czyli on i ona. Słowo takie jak ciu, ciu, ciu w języku chińskim, które oznacza iść, jechać do, czyli robić ruch z miejsca A do miejsca B. No i w jaki sposób to zapamiętać? Ciu, ciu, tak jakbym kichał, jakby właśnie moje powietrze z mojego nosa, ciu, jakby gdybym właśnie kichnął, też wykonuje właśnie ruch z miejsca A do miejsca B. Z miejsca A do miejsca B, czyli stąd tutaj. Ciu, ciu. I właśnie zobrazuj sobie to w głowie, właśnie z kimś to kicha, albo właśnie ty też sam kichasz, albo właśnie to, co powietrze, które się wydostaje z jednego miejsca do drugiego, kiedy właśnie wykonujemy ten dźwięk ciu, czyli właśnie iść albo jechać do. Lecimy dalej ze słowem żen, żen, czyli człowiek, ludzie. Żen, żen. No i uwaga, jak to skojarzyć? Mi na przykład kojarzy się to z żenić się. Żenić się. Słowo żenić się. No i właśnie ludzie się żenią. Ja wiem o tym, że to mężczyzna się żeni, a kobieta wychodzi za mąż, ale jeżeli wyobrazisz sobie dwoje ludzi, którzy stoją przed ołtarzem właśnie w dniu ślubu, to ten mężczyzna, ten człowiek właśnie, którego będziesz widzieć, się żeni. Żen, żen. Jak sobie zobrazujesz w głowie właśnie tę scenę ślubu, to kiedy te osoby stoją przed ołtarzem, że tam nie stoi jedna osoba, tylko jeden człowiek, ale stoją dwie osoby, pan i pani młoda i do tego goście, czyli właśnie ludzie, żen, żen, wszyscy towarzyszą tej osobie w momencie, kiedy ona się żeni, temu właśnie mężczyźnie, żen, albo właśnie ze słowem żeńcy. Żeńcy, czyli właśnie ci, którzy ścinali na przykład pszenicę jeszcze zanim nie wymyśliliśmy kombajnów i tego typu rzeczy. Kolejnym słowem niech będzie słowo dż, 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 albo właśnie sylaba dż. No i ona oznacza w języku chińskim to albo ten, czyli właśnie dż. I jeżeli to słowo wylatuje ci z pamięci, to już mam nadzieję, że umiesz sobie odpowiednio zastosować tę metodę, o której ja wspominam, po to, aby móc właśnie sobie stworzyć obraz, na przykład dżemu, dżem, dż, jako dżem. Dż to tak naprawdę dżem bez m na końcu. Dż. I wyobraź sobie sytuację, kiedy jesteś w sklepie i mówisz właśnie do pani sprzedawczyni: poproszę ten dżem. Pani się pyta: ten? A ty mówisz: tak, ten. Jesteś pewien, że ten? Tak, jestem pewien, że chcę ten dżem. Ten dżem. Weźmy jako przykład jeszcze parę słówek, między innymi słowo szło, 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 czyli mówić. Szło, szło. No i to jest taki dość dźwięczna sylaba, dźwięczne słowo. I jednak, jeżeli dalej masz problem z zapamiętaniem tego słowa, wyobraź sobie to, że wszystkie twoje słowa, które ty mówisz, słowa, które ty mówisz, które ty wypowiadasz, są transportowane przez jakieś małe wróżki. Ależ to idiotyczne. Na przykład. I te właśnie wróżki, każde pojedyncze słowo zabierają z twoich ust i transportują. I nagle powiedziałeś coś nie w porę lub niewłaściwego i mówisz: halo, halo, wróżka, wracaj, bo ja tego słowa nie chcę wypowiedzieć. Ale wróżka mówi: panie, to już poszło. To już poszło. To słowo już poszło. Ten przekaz już poszedł. Poszło. Szło, szło, poszło. Panie, to już poszło. Tego już nie cofniesz. Szło. Szło, jako właśnie mówić, albo słowo ting, ting, ting. Nie wiem jak tobie, ale mi to słowo ting, ting bardzo aż boli w uszy, kiedy je wypowiadam. Ten dźwięk jest aż taki nieprzyjemny i ciężko się go słucha. Bo słowo ting to jest właśnie słyszeć lub słuchać. Ting, ting. I w ten sposób masz kolejne słowo zapamiętane właśnie przy użyciu tego, że ach, ten dźwięk jest aż taki wręcz nieprzyjemny, kiedy go wypowiadamy. Ostatnie dwa przykłady. Słowo fan, 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 które może być właśnie słowem jedzenie. Fan, posiłek, jedzenie, fan. No i jak to zapamiętać, jedzenie? Wyobraź sobie, że są jakieś osoby,
które nagle urządziły sobie bitwę na jedzenie i one rzucają tym jedzeniem, każdy jest w jedzeniu, gdzieś lecą pomidory, cytryny, różne inne rzeczy, cebule może nawet. I to właśnie jest to fun, dlatego że te osoby mają fun, mają zabawę, kiedy to robią. Fun, oczywiście od angielskiego słowa fun. Ostatni tego typu przykład, weźmy sobie słowo sza, 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 czyli zabijać. No bo ktoś mógł dostać kiedyś szabelką, szablą i właśnie mógł zostać wtedy zabity. Szabelka albo szabla. Sza, sza też rozpoczyna się właśnie od tego. Albo ktoś mógł ponieść taką śmierć, że na przykład utonął w szambie. Szambo. Sza, sza, szambo. Szambo. Postępujemy tutaj dokładnie jak postępowały postaci z Harry'ego Pottera, gdzie one, aby pokonać tego bogina, tego potwora, zamieniały go na coś śmiesznego, na jakąś karykaturę, na jakiś obraz właśnie zupełnie czegoś innego i my stosujemy dokładnie ten sam zabieg. To już koniec lekcji, dziękuję. Przepraszam, z boginami nie należy przesadzać. Następnym razem pokażę Ci, jak połączyć sobie to ze słowami dwusylabowymi. A na razie się z Tobą żegnam. Zai, dzień!